Dawid Lachuta, można powiedzieć prezes Madness Cage Fighting. Tego bałaganu. tego bałaganu, który jest za nami. Panie Dawidzie, ważenie za nami, gala przed nami, tak? Jutro mamy galę MCF 5, piąta edycja. Jak w ogóle przygotowania całe? Przygotowania o tyle trudne, że okres trudny, tak? Logistyka całego przedsięwzięcia w tym okresie świątecznym jest trudna, ale mamy doświadczenie w tym, bo w zeszłym roku również w takim okołoświątecznym okresie organizowaliśmy, więc z punktu widzenia logistycznego wymagające wyzwanie, natomiast wydaje się być o tyle interesujące, że ten okres taki, gdzie ludzie mają wolne, przyciągnie publiczność, przyciągnie widzów, więc chyba dobrze z punktu widzenia widzów, tak mi się wydaje. Więc wyzwanie jak najbardziej. Myślę, że sprostaliśmy, oczywiście problemy jakieś po drodze były, zawsze są jakieś, ale ogólnie myślę, że daliśmy radę i będzie dobra gala, dobrze zorganizowana i fajne widowisko dla publiczności. Ja myślę, że o liczbę widzów nie musicie się martwić, bo bazujecie głównie na lokalnych fighterach i jest tutaj bogactwo klubów, z tego co zauważyłem. Głównie Puławy, głównie tutaj okolice Lublina, to wszystko udało wam się gdzieś przyciągnąć ludzi, żeby na koniec roku jednak byli jeszcze w formie i żeby utrzymali tą gotowość startową, bo z tym jest czasami problem. No tak, zdecydowanie. No, część zawodników naprawdę stawia sobie duże wyzwanie, zrobić wagę do walki, zwłaszcza, a teraz, jeżeli jest ten okres świąteczny, to tym bardziej wydaje mi się to być dla nich wyzwaniem. Natomiast no, my zawsze bazowaliśmy na tych lokalnych zawodnikach. Chcemy promować ich tutaj właśnie, żeby mogli rozwijać skrzydła po prostu pod naszą banderą i my na tym korzystamy. Oni na tym korzystają, widz na tym korzysta, to jest win-win. Natomiast no, udało się ich zebrać, udało się to wszystko zorganizować, udało się wszystko spiąć. No i myślę, że jeżeli każda gala by tak się dopinała mimo wszystko, mimo takich trudnych momentów, no to wydaje mi się, że może sky is the limit. Ten wybór terminu to był świadomy taki, że jednak dużo wydarzeń w Polsce, czasami gale dublujące się, można powiedzieć, potrajające się, a nawet cztery gale w jednym gdzieś tam niewielkim okresie czasu, tak? Mówię o Polsce MMA, gdzie publiczność naprawdę jest już czasami rozerwana, tak? Bo jest karmiona i streamami, jest karmiona telewizją i tym wszystkim, to z tego wynikał wybór terminu? Zasadniczo termin wyszedł bardzo spontanicznie. Tak? Chcieliśmy, żeby jednak wybrać taki termin, żeby ludzie dysponowali czasem. Natomiast też, nie powiem, troszeczkę tak zaczepno-obronnie wybraliśmy też ten termin, bo faktycznie jest dużo tych gal. My też musimy się rysować na tej mapie MMA u nas na Lubelszczyźnie. I ten grudzień był faktycznie takim wysypem, listopad, grudzień wysypem tych gal. Natomiast pomyślimy sobie, że czemu nie, skoro oni mogą, to my zakończymy ten rok z przytupem. Japońskie gale Rizin, japońskie wcześniej gale Pride, K1 odbywały się w Sylwestra. Wy też o tym myślicie? Powiem szczerze, że ja miałem taki pomysł, żeby zrobić sylwestrową galę. To oczywiście zupełnie inna logistyka. Ja pamiętam czasy, gdzie oglądało się Pride właśnie. Teraz Rizin wiadomo, mniej właściciel ten sam, ale jednak emocje troszeczkę inne. Pride to było to. Natomiast fajnie byłoby to zrobić, ale jeszcze logistyka musi być dopracowana, tak, żeby naprawdę zrobić galę noworoczną w tym wszystkim, poblokowanych niektórych, wąskie gardła w pewnych strefach typu dostawy, jakichś produktów, sponsorzy, obecność tych ludzi na gali, co też jest ważne, żeby jednak gdzieś się tam utożsamiać z produktem, no to mogłoby być trudne, ale tak powiem szczerze, już uchylę rąbkę tajemnicy, że w przyszłym roku przymierzamy się akurat właśnie na galę sylwestrową. Kto wie? O, to ciekawa informacja. Teraz jeśli chodzi o sponsorów, o wszystkie te rzeczy, tutaj jest, można powiedzieć, bogaty region. Tak, bogaty region sponsorów, można powiedzieć. Tam, raczej Lubelszczyźnie nie myśli się per bogaty region, natomiast tak, tutaj znajdujemy coraz więcej osób zainteresowanych MMA i co ciekawe w osobach właśnie różnych przedsiębiorców, do których idziemy z zapytaniem, czy nie chcieliby wziąć udział w tym, jak to na początku ładnie określiliśmy, bałaganie i bardzo chętnie wchodzą we współpracę, czy to w aspekcie finansowym, czy w aspekcie dostarczenia jakichś produktów, czy sponsoring dla zawodników, co też jest ważne, też w tym pośredniczymy. Także myślę, że nabiera to tempa i nabiera to większych rozmiarów, więc tylko się cieszyć.
Patrząc na rynek, bierzecie pod uwagę trendy, bierzecie pod uwagę to, że też wzrastają pensje zawodników, że to wszystko są coraz wyższe wymagania i coraz trudniej jest na tym rynku, czy raczej jest coraz łatwiej, bo na przykład sponsorzy już wiedzą, co to jest MMA, wiedzą, jak wygląda gala, a często wielu z nich już było na tego typu imprezach. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo tutaj właśnie miecz tnie w dwie strony, bo z jednej strony właśnie te presje płacowe dla zawodników, koszty organizacji tego wszystkiego rosną. No nie oszukujmy się, taki mamy klimat gospodarczy. Oczko w stronę kamery, wiadomo jak jest. Natomiast z drugiej strony właśnie sponsorzy coraz chętniej biorą w tym udział. Tak naprawdę liczba sponsorów od ostatniej gali nam się praktycznie, że podwoiła. Więc myślę, że to się gdzieś tam dopina, tak? Excel prawdę ci powie ostatecznie, skoro tutaj jesteśmy, to znaczy, że wszystko się pięknie spięło, wszyscy są zadowoleni, więc myślę, że jest okej. Okay. I pomimo tego, że tak jak mówimy, gdzieś tam rosną te oczekiwania, to też dobrze, tak? No bo zawodnicy muszą się cenić, żeby mogli się skupić na sporcie, nie musieli robić kilkunastu rzeczy dookoła. No a my na tym korzystamy, sponsorzy korzystają, więc myślę, że jest w porządku. Dzisiaj prowadził pan ważenie. Nie jest, chyba dobrze się pan czuje w roli konferansjera. Powiem szczerze, że drugi raz już mi to tak przypadło, troszeczkę z przyczyn losowych. Nie mam jakichś tam oporów występowaniem przed kamerą czy mówienia do mikrofonu. Natomiast jakieś, mówię, faktycznie jest to w miarę naturalne, aczkolwiek dla tych, no, nie jestem personą mocno znaną, ale na co dzień zakończyłem karierę nauczyciela akademickiego, więc na co dzień mówię do ludzi, więc akurat myślę, że to mi tam pomogło w kontekście tej komunikacji, więc absolutnie, jeżeli będzie konieczność, to jeszcze raz będę występował, nie ma problemu, chociaż wolałbym jednak to oddać specjalistom i profesjonalistom. Jeśli chodzi o publiczność jutro, ilu spodziewacie się mniej więcej widzów? Jak wygląda sytuacja z polityką biletową? Udało się rozprowadzić głównie po klubach, czy też ludzie pytają, jeszcze dobijają się, bo często tak jest na lokalnych eventach, że brakuje w ostatnim momencie tych biletów. Ludzie się orientują, że tu jeszcze jest parę dni do Sylwestra, to jeszcze można coś w międzyczasie miło spędzić czas i coś fajnego zobaczyć, a tutaj chyba za dużo takich wydarzeń tego typu nie ma w samych Puławach, okolicach. Faktycznie nie ma takich wydarzeń i jest to jakiś sposób na spędzenie wolnego czasu w ten około sylwestrowe wieczory. Natomiast jeśli chodzi o same bilety, to w zeszłym roku była taka sytuacja właśnie, gdzie nie udało się do końca aż tak skutecznie rozdystrybuować biletów po klubach. Natomiast bilety się skończyły, jak otworzyliśmy kasy, więc ludzie wykupili na miejscu. Teraz ta dystrybucja po klubach idzie zdecydowanie lepiej i widać, że już znajdujemy takich odbiorców, którzy są zainteresowani produktem. Nie tyle samym MMA, jakimś MMA, tylko chcą konkretnie przyjść na galę Madness Cage Fighting. Więc też nam jest łatwiej to rozdystrybuować. Łatwiej jest nam dystrybuować. I rozdystrybuować też nie byłoby złe. No właśnie. W każdym razie jest nam łatwiej prowadzić tę dystrybucję. Natomiast myślę, że komplet widzów na hali Mosir dopisze i te bilety, które gdzieś tam wrócą z tej dystrybucji, zostaną sprzedane w kasach. Zresztą mówię, to już piąte wydarzenie i schemat jest zwykle ten sam, że nawet jak wraca i się zastanawiamy, czy na pewno będzie pełna sala, to musimy potem tłumaczyć ludziom, że niestety już nie możemy więcej wpuścić ze względów bezpieczeństwa, naprawdę dobijają. Mieliśmy tu kiedyś Cezarego Kęsika, mieliśmy innych zawodników znanych, którzy w polskim MMA zaczynają odgrywać coraz większą rolę, a pan szczególnie z tej karty walk, na którą walkę czeka? Ja powiem szczerze, czekam na dwie walki, na co-main event i main event. Nie dlatego, że jest to co-main event i main event, bo tak naprawdę miejsce w karcie to jest rzecz wtórna. Wiele walk w wielu federacjach tych interesujących toczy się gdzieś tam w środku karty i wszyscy są szczęśliwi oglądając je. Ja natomiast czekam na walkę Adama Filipka ze względu na to, że zawsze oddaje całe serce w klatce i daje naprawdę niezły show. Mnie bawi, nawet z punktu widzenia organizatora, mnie bawi to, że się ludzie dobrze bawią. Jak widzę, że ludzie się cieszą, to wtedy
ja czekam na taką walkę, gdzie mam duże podejrzenie tego, że będzie po prostu się działo. No i main event, czyli Adrian Kurek, również zaprzyjaźniony z nami zawodnik, który często u nas występuje, również daje fajne walki, zawsze jest taka energia, kiedy wchodzi do klatki. No i ten dodatkowy smaczek dla wielu kibiców, czyli walka Polak kontra nie Polak, że tak powiem, to też przyciąga zobaczyć, jak w starciu i na tle rywali zagranicznych wyglądają nasi chłopcy, więc myślę, że te dwie walki z mojego punktu widzenia, na te będę czekał, no i myślę, że też widzowie nie będą zawiedzeni. To co, panie Dawidzie, czekamy jutro na wydarzenie, zobaczymy, jak te walki przebiegną. Do tej pory organizacja przyzwyczaiła do wysokiego poziomu, walczyli tu, tak jak mówiłem, Cezary Kęsik, Rafał Kijańczuk, inne nazwiska, które się przewinęły, no i myślę, że tutaj dużo młodzieży, więc pewnie jakiś talent się pojawi. Kreujemy talenty i liczę na to, że jak najwięcej takich młodych zawodników wyjdzie spod naszych skrzydeł, którzy się rozwiną i naprawdę zrobią krajowe i międzynarodowe kariery. Dawid Lachuta, jeszcze chciałem zapytać pana o samo nazwisko, tak mnie zaciekawiło, skąd pochodzi, bo bardzo rzadkie. Tak, nazwisko jest fińskie, choć przyjechało ze Szwecji, więc tak, to jest egzotycznie, także przez pradziadka Fina, przez dziadka Szweda, tutaj do Polski. Miło usłyszeć, dziękuję bardzo. Dzięki piękne.